zawsze pod górę. Miałem do sk***. O Jezu! Ci ludzie z nami polecieli, bo widzieli ten plan. Stresy, ziomek, tak, gozę. Jadę tutaj do przygozę. Jedno pytanie, czemu pociągnąłeś nozę? Tak, stary, jadę tutaj do cementu. No bo nie obchodzi mi kurwa co było na backstage'u, yo. I właśnie tak, to jest to unika. A dla ciebie, to jest tylko kurwa panika. Właśnie tak, ziomek, jadę tutaj do nie na niby. To jest to miejsce wyścigi. To są wyścigi, to jest dobra strona. To są wyścigi, a on kurwa wali konia. Yo, stary, tak, teraz gra na patenta. Twoja mina, ziomek. To był jako! Yo, yo! Ja walę konia, ty robisz to tak szybko, żebyś wygrał z niego pardubicką. Więc to skupaj lepiej teraz niż tu, zanim murem nie staną nawet na służebcu. Co do kwiatków daje dobry bez. Ja wpadę z formą, a on bez. I wiesz, pojadę pięknie z odciwką, bo Emin i Ross zaraźliwa cię różyczką. Weź to gadaj, za choroba ma ruszyć się, jak poszedł od kwiatarki. I to jest dwóch za dobrych patrzy. Dlatego łajsy na pewno wystarczy. Wiesz, powiem teraz w sumieniu, gdzie masz swoją opcję do roweru. I wiesz, pojadę ziomy, bo lancam w stronę był twoim piśniakiem jednojajowym. Jezusa, jak on został pojechany. Szyderca wyszedł co drodze śmiany. Jeszcze filozof, jeszcze czeski. Jeszcze będzie niebieski do kreski. Jeszcze będzie hip-hop neon. Zróbcie hałas wszyscy stąd! Hej, wy tam, zróbcie hałas! Okej, tu jest Żyleta, tam jest Piknik. No i idziecie teraz na scenę, przed wami był freestyle. Jak nastawienie? My we dwóch, tu Wojtek jest, on uciekł. Nastawienie jest pozytywne, jest pięknie, cudownie, wpuszczajcie nas tam. Wojtek, dlaczego uciekasz? Wywiady to też część całego show. Bo ja jestem skromny, przede wszystkim mało komercyjny. Ale wygadany, no. Jak widać nie, stary, no kurczę. Będzie gruby rozpierdol, pierwszy milion. Jakie kawałki będziecie grali, bo taki skrócony koncert dzisiaj? Tak, wybraliśmy z najwspanialsze i najlepsze, i najmocniejsze. Najbardziej bujające? Bujające, smutne, wesołe, jest cały spektrum, mini wszechświat zawarliśmy w tym. No i o to chodzi, zawarcie swojego mini wszechświatu. Mikrofon w ręku i gotowy do koncertu. Zasnowany książki i zasnowała płyny. Takie jak my będą żyć gdzieś na port. Powierzchnią począwce żyły zgod ulicy na me. Człowieczeństwo, gdy już jest bez społeczeństwo. Naszy zakłóżmy i zasnowany książki i zasnowała płyny. Takie jak my będą żyć gdzieś na port. Powierzchnią począwce żyły zgod ulicy na me. Moi koledzy biją i bruźnią, nie mają pisy na kwasach. A jednocześnie widzę już ją, to wiele więcej niż ta szara masa. Rozpoznasz mnie po tatuażach na przedramionach. Więc nie rób mnie, ale złapała oraz była jest przesadzona. Jestem antysocjal, skoro mam serce na ludzi. Lecz wizualnie ubijam się w konwencję, która tu lek budzi. Okej, może nie jestem potrójny, tak jak mój brat rebel. Myślę co chcę, nie jestem jednym z tych, którzy podać o tym, żeby skrać trzebel. Chcę się porównać, jakby ścieżce do góry. I wyjście w się na osiedle mi nie zabicie przeczytanej literatury. Nieważne jak mnie widzą, nie jestem głupi na pewno. Chyba lubię się burzyć i mówię zawsze ze mną. Kwas, nie już nie było. Oczyństwo nas się zakup. Wiemy i zaczną pali książki i zaczną łamać płyny. Tak nie jak my, będą żyć gdzieś na pod. Powierzchnią począwce żyły z mod. Ulicy na mę. Człowieczeństwo, gdy już nie było. Zaczną palić książki i zaczną łamać płyty. Na cyjach my będą żyć gdzieś na pod. Powierzchnią począć jak śmiały z mod. Ulicy na te żon nie czerwą. Pierdolę z podwieźni na maila, nie chcę odwiedzić. Chyba za masz na mnie letna recepta. Biorę te, które mam, ale zdają się lecieć w próżnię. Ile trzeba tego zdjęcia, żeby... Hipotenia, zimny wiatr. Robiłaś tak, by nic ułożyć marzenia. Gdzieś tam głęboko na aknie. Bo nie rozmawiam się tego serca. Ja nie umiem znaleźć w sobie światła. Nawet nie jeden dnia. Hipotenia, zimny wiatr. Robiłaś tak, by nic ułożyć marzenia. Gdzieś tam głęboko na aknie. Bo nie rozmawiam się tego serca. Ja nie umiem znaleźć w sobie światła. Nawet nie
jest za. Mnie nie obchodzić, mam słuszną ideę. Wysiada obok, gdy tam przez brudno morski wiele. Zdykam szybko, każdy przez karierę do moich panów. Że jestem to myślałem ciężko ze szkolonych czasów. Wyczułem wszystko na stół, że o marzenia. No i proszę bardzo, teraz na scenę wchodzi Miłosz. Też takie wejście nie od razu, z małym wstępem. Zobaczcie, jak wyglądał występ Miłosza. Z Miłoszem też pogadamy, bo jest o czym. Miłosz, świeżo po koncercie. Jak się grało? Taki krótki koncercik, tak? No tak nam kazali i tak chyba wszyscy grali do pewnego momentu, tak krócej. I zajebiście. Mi się podoba też takie granie krótkich sztuk czasem, bo możesz jakoś tak bardziej ten materiał skonkretyzować i nie ma tak zwanych słabszych momentów, mi się wydaje, nie? Nawet miałeś gościa specjalnego na scenie, prawda? Tak, Onar wyskoczył do nas i bardzo fajnie zagraliśmy kilka słów. Z racji tego, że gramy ostatnio więcej solowych numerów niż wspólnego albumu, z przyczyn technicznych i różnych wszelakich, ale gramy w Giżycku na Mazury Hip Hop Festival. Wspólny koncert, ostatni chyba z albumem Nowe Światło. Przy okazji będziemy wręczać złote płyty, więc wszystkich serdecznie zapraszam. A jak to tutaj? Wolisz grać takie koncerty, na przykład duety? Czy bardziej sam się realizujesz na scenie, jak jesteś, wiesz, sam jako Miłosz, a nie jako Onar Miłosz? Tak i tak jest zajebiście, bo jak gramy z Onarem, to jest z nami i Borys, mój brat, i nasz hype man, i Axel, czyli... Perkusista? Nie, perkusista Jacek jest z nami od niedawna w ogóle, bo to był taki projekt, który ruszył w marcu dopiero koncertowy. I to są różne takie pasy. My w zeszłym roku graliśmy sam w wersję taką podstawową DJ, MC, potem graliśmy z Katobendem, całym instrumentarium na Hip Hop Campie, między innymi też na Giżycku. Potem znowu zaczęła się granie płyty z Onarem w całkiem innym składzie. Jak to już tak się kończyło i zaczęło się coraz więcej solowych, bo cały czas prosto przed ciebie ludzie chcą na koncertach, to dołączyliśmy do składu Jacka i też zmieniliśmy jakby formę tego grania. Bo nam się też to kurwa nudzi po czasie, ile można grać tak samo, nie? Ludziom tym bardziej. Yeah.
ostatnio też jednak zrobiło się trochę głośno a propos ciebie i tam różne disy, bify, prawie walki, bijatyki. Trochę się zrobiło tam negatywnej energii. Wiesz co, ta negatywna energia w internecie mało mnie tak naprawdę dotyczy, bo to jest internet. W świecie rzeczywistym wygląda to zupełnie inaczej. Nie będę brać udziału w żadnych beefach. To, co miałem zrobić wychowawczego, czyli spuścić pierdol, kurwa, frajerom, którzy pokazują mi faki, kurwa, i mnie obniżają, kurwa, na koncercie, zrobiłem. Czuję się mężczyzną, a to, co oni robią potem z tym dalej, to niech sobie robią, co chcą. No, to jest taki, wiesz, bo Rychu Peja miał też niebezpieczną sytuację, też mu ktoś pokazywał faki, tylko że to nie był raper i potem z tego niezła afera wynikła. No, u ciebie jest, trochę wychodzi, że już burza przeminęła, tak, ale dalej przez cały czas widzę, że niektórzy na przykład mówili, będziesz robił wywiad z Miłoszem, zapytaj o to. Ale myślę, że właśnie... No, powiedz, no tyle, co ja mogę mówić. Nie chcę brać w tym udziału, bo nie ma powodu. Mnie to w ogóle nie dotyczy. Ja kończę nagrać następny album, a to nie jest żadne istotne wydarzenie muzyczne, mi się wydaje. Nie tylko zresztą mi. Kiedy następny album? 23 września. Czyli data już elegancko zaplanowana. Ostatnie zwrotki nagrywam lada dzień, robimy okładkę i wio. Goście już nagrani? Gości będzie chyba trzech tylko i to nawet nie będą zwrotki, tylko refreny, bo ta płyta jest taka bardzo solowym albumem, więc chciałem zrobić taką stricte solową płytę. Nie udało mi się stricte solowej zrobić, ale wykorzystałem, że tak powiem brzydko, gości tylko i wyłącznie do robienia refrenów. Okej, w takim razie dzięki. Miłego wieczoru, mordo, trzymaj się. Proszę bardzo, ze mną Kosi z JWP, siemanko. Witam, cześć wujku. Co mam powiedzieć, coś już? No jesteś organizatorem dzisiaj też, współorganizatorem. Trochę chcesz uciekać od tego. Organizatorem to mnie pił piwa teraz.
Jestem tutaj odpowiedzialny za kilka kwestii, ale to nie jest jakby tutaj... Dzisiaj nie jest mój dzień. Dzisiaj jest mój dzień grania i malowania graffiti. No właśnie, ale też skoordynowałeś trochę graffiti, prawda? Tutaj... Nie koordynowałem graffiti w ogóle. Za graffiti odpowiedzialna jest ekipa Graffiti Goes East. A ja odpowiadałem troszkę za Scandal Covers, Molesta. Aha. A słuchaj, jak to wyglądało z tym dziełem graffiti? No bo każdy graficiarz chciałby na takiej imprezie wystąpić. Jak żeście podzielili ten mur? Jaki to był kod przyznawania jakby tych ścian? Po prostu myślę, że było wysłane zaproszenie do ekip, z którymi mamy kontakty. Tak mi się wydaje. Nie ja to robiłem, tak jak powiedziałem. I ci, co się odezwali w miarę wcześniej, że będą, to mieli pierwszeństwo. No. Covery Molesty. W takim razie tym tematem się opiekowałeś, także tutaj pewnie będziesz mógł dużo cennych informacji przekazać. Na przykład? Na przykład, kto najbardziej zestresowany? Nie wiem. No, bo tak słyszałem, że tutaj... Ale dobra, nie będę mówił, w takim razie nie wiadomo, to nie wiadomo. Nie, my nie jesteśmy zestresowani. My skowerujemy kawałek jeszcze jedno. Dealowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za to... Który nigdy się nie nudzi. No tak, a jak to będzie wyglądało? Czy to będzie po jednym kawałku? To na przykład Sokół pojawi się tutaj tylko rapując właśnie jeden kawałek cover Molesty na przykład. Tak, na zwrotkę się pojawi. Nie wiem zresztą jak oni to zrobili, nie słyszałem, bo on zrobił z Squebo i z Oskarem z Problemu. Zrobili kawałek Szacunek chyba i nie słyszałem jeszcze. Wiem, że jest nagrany już, bo wychodzi też winyl w nakładzie 200 sztuk. Nie na sprzedaż, tylko na jakieś konkursy i dla ludzi, którzy związani byli z tym projektem. Nie wiem też, czy jak to będzie do końca, jaki będzie skład na tym winylu. Wiem, że na pewno będzie Quebo, Oscar i Sokół. 247 na pewno będzie i Małpa i Jinx. Czwarty wykonawca nie jest jeszcze jasne, kto to będzie. No, wolne miejsce? Nie, no miejsce było zajęte. Mieliśmy być to my, a długa historia. Możliwe, że będziemy to my, możliwe, że nie, bo ja wyjeżdżam na wakacje pojutrze i nie wiem, czy się wyrobi. Nagraliśmy jeden, ale tematyka była trudna, w związku z tym nie tłoczymy tego. Ale u Ciebie to zawsze jak wycieczka, jak wakacje, to zawsze teledysk, nie? Jakoś tak się robi, to teraz też tak będzie? Nie, no teraz ja do Dębek. Ale Dębki to piękne miejsce, żeby... Nie, kiedyś zrobię tam może teledysk, chyba jeszcze nie w tym roku. Słuchaj, no Dębki to taka miejscowa, kurczę, bardzo fajna dla warszawskiego hip-hopu, bo tam graficiarze, hip-hopowcy, pierwsi warszawscy, tam właśnie spędzali najczęściej wakacje, tam albo Jastrzębia Góra, prawda? Berszowisko, dalej na Berszowisko śmigasz, czy teraz już kwatery? Kampery. Sekcja namiotowo-przyczepowa. Ja jeżdżę na Berszowisko, na pole to samo od 30 lat z moimi rodzicami, z moimi przyjaciółmi, z dziećmi. Tak. No proszę bardzo, z rodzicami jeździ na podnamiot, no. Tak, znaczy rodzice mają swój oczywiście, ja mam swój. Nie, bo to jest duża ekipa, no. Kilkaset osób się przewija przez miesiąc w wieku od, wiesz, tygodnia do 60-70 lat, nie wiem. No duża ekipa, która jest zżyta ze sobą przez... Słuchaj, a pamiętasz taką ekipę, co kiedyś nagrała kawałek o Dębkach? No jak, Killa Famila. Dębki, Dębki, Dębki. No właśnie, a ty nie nagrałbyś kiedyś... W Dębkach, jak to było, w Dębkach. Właśnie dotykam piasek, na którym siedział piasek. No to powiem, że to... Tam był taki punchline, kurwa, zajebiste, Killa Famila, no. To był ten MC Jerzyk, tak? Dobrze mówię? I DJ McClaski, kurwa. Tak, ale oni nie byli zdrowi do końca. Ale słuchaj, pamiętasz tam w Dębkach, ty jako pierwszy też przyniosłeś kiedyś deseczkę i powiedziałeś, że na tej desce się po płytkiej wodzie śmiga i... No tak, byliśmy jedni z pierwszych chyba, to było z lata 90. na początku albo drugiej połowie, już nie pamiętam, kurwa. Ja pamiętam, że właśnie też mnie trochę w ten sport, żeś ten wdrożył i potem się ten, a na tym skimie coś sobie... Nie, bo to Justyna, koleżanka nasza, miała to i dlatego ona to przywiozła, a my to ćwiczyliśmy, testowaliśmy, no. No dobra, miło się gadało. A jak? Ze mną nieźli freestyle'owcy, filozof. Rafał jestem. Rafał, podobno już trochę ci opada zajawka na freestyle. Troszkę tak, bo inne zajawki mi jakoś wskoczyły w życie. Poza tym jakoś tak nie miałem aż takiej energii, żeby ćwiczyć, więc troszkę mi zaczęło słabiej iść na tych bitwach i troszkę mi już opadło. To mnie martwi, ale u ciebie zajawka nie przepadła. Dalej jest tak samo. Chociaż miałeś taki ciąg nieprzegranych bitew, to się skończyło, bo przegrałeś, tak? Ale ile tych bitew pod rząd wygranych było? Pod rząd wygranych było 6 albo 7,
później przy jednej mi się noga powinęła, a później wygrałem trzy kolejne. Także i tak ten bilans jest bardzo dobry, jestem z niego zadowolony. A co do zajawki, to no, po wygraniu w WBW jest już lekkie uczucie spełnienia, ale jeżeli mam czas, to staram się systematycznie pokazywać, bo po prostu kocham freestyle. No. Ale album ich jakiś też coś będziesz robił, czy na razie nie myślisz o albumie? Myślę, ale ja jestem bardzo leniwy, poza tym ostatnio mam trochę mało czasu dla siebie przez pracę, ale na pewno coś będzie, bo nie chcę, jeżeli już tam sobie w środowisku jakąś rozpoznawalność przez freestyle wyrobiłem, to chciałbym iść za ciosem i też coś w studiu nagrać. Także coś będzie na pewno. Jesteś kurwa tutaj tempo, dziś to picie, mam pokrytę, dlatego to ponad życiu będzie. Stawka kurwa konkretna. Grab takie wolne style i to wszystko odzwierciedla. Yeah! Wow. To był Czeski i potrzebujemy...